jakąś samodzielnie. Broń chemiczna, bo tak, takie informacje tak. Krążą. No biologiczna bardziej, prawda? No tak, tak, tak. I no, jeszcze no, jest ten problem, że Wuhan rzeczywiście jest laboratorium, które się pracowało nad bronią biologiczną. Oczywiście Chińczycy oficjalnie deklarują, że ono pracowało nad, że tak powiem, przeciwdziałaniem zastosowania broni biologicznej, bo Chińczycy podpisali konwencję z 1971 roku. Może znajdą szczepionkę na koronawirusa. Ale jeszcze ciekawsze, że Amerykanie aresztowali profesora z Harvardu, który wcześniej był biochemika, który wcześniej pracował dla Pentagonu. No co może robić biochemik dla Pentagonu? A który później pracował dla Uniwersytetu Wuhan, właśnie tego samego, i ukrywał to przed władzami amerykańskimi, z tego powodu został aresztowany. Więc ja się nad tym zastanawiam, czy Amerykanie pewnie już dzięki temu wiedzą, tak? Jeżeli ten człowiek pracował rzeczywiście przy takim projekcie, czy mamy do czynienia z bronią biologiczną, czy nie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nadal zakładam, że to jest przypadek. Ale nie dziwię się jednak przy takich zbiegach okoliczności spiskowych teorii, ale zresztą też media rosyjskie wprost oskarżają Amerykanów, że to oni spowodowali, że to jest ale użycie broni biologicznej. Właśnie, ale powiedz, można to potraktować. Ja wiem, że to w ogóle zły moment na to, ale jeżeli akurat tego typu wątki leżą na stole, to lubię o nie pytać, że to jest że można go potraktować jako broń biologiczną takiego wirusa? Ja myślę, że on spełnia różne kryteria. Znaczy dla mnie bardzo jest na przykład interesujące, na ile on czyli będzie... Czyli tak naprawdę nie chodzi, bo rozumiem, że każdy zgon to smutek, ale jakby patrząc na skalę tych zgonów, mówimy tutaj bardziej o sianiu disruption, czyli rozłączaniu krajów ze z normalnego życia, niż to miałaby być broń traktowana jako uśmiercająca. I tak? Przeciążenie służby zdrowia, prawda? No, służba zdrowia jest, przecież w państwie zagrożonym konfliktem, że tak powiem, instytucją strategiczną, prawda? Więc jeżeli ją dezorganizujemy, nawet nie liczbą zgonów, tylko tym, że właśnie karetka nie może w ten czas podjechać do pacjenta, a jeżeli trzeba go podłączyć do respiratora, to nie ma tego respiratora, prawda? Więc to jest, że tak powiem, krytyczne, tak? No i znowu wracając do tego, czy to mogło być celowe. Dla mnie jest ciekawe, na ile ten wirus okaże się odporny na leczenie i na przeciwciała i kiedy się znajdzie na niego szczepionkę, bo najbardziej dla mnie niepokojące są te sygnały, że byli ludzie wyleczeni, a potem jest nawrót choroby. Tak, choć powody, dla których ewentualnie to wraca, są różne. Natomiast myślę sobie, bo ten wątek, który podnosisz, w ogóle o nim nie myślałem, nie sądziłem, wydawało mi się, że to jest po prostu dosyć matematyczna rzecz, to co się zadziewa i tak dalej. Natomiast na ile dzisiaj rzeczywiście służby wywiadu w różnych krajach mogą wiedzieć albo szukać takich informacji, które właśnie pozwolą zrozumieć, dlaczego to się tam zaczęło i tak rozprzestrzeniło. Na ile dzisiaj wywiad też w całą koronawirusową sytuację jest zaangażowany? Znaczy ja bym powiedział tak, że pewnie sam wywiad, oficerowie wywiadu nie znają się albo przynajmniej w takim stopniu, bo też nie wykluczam, że tam są jacyś biochemicy zatrudnieni po studiach tego rodzaju, prawda? Ale ja myślę, że oni przede wszystkim analizują te dane, gdzie szuka się pacjenta zero, prawda? Czyli oni docierają do lekarzy, docierają do instytucji zarządzających systemem ochrony zdrowia i próbują się zorientować, na ile tamci ustalili miejsce zero rozprzestrzeniania się epidemii i na ile te dane są wiarygodne, prawda? Bo jeżeli ludzie, którzy to badali, się pomylili, no to też informacja wywiadowcza będzie nieprawdziwa. Gdybym miał snuć spiskowe teorie, to przypadek, że to było w Chinach? Znaczy, ja myślę, że przypadek, bo ja jednak nie do końca wierzę w te teorie spiskowe, chociaż jak widzisz, nie wyklucza mi. Ale no, to raczej przypadek. Natomiast, no właśnie, no jeżeli mamy tam laboratorium, o którym zresztą od dosyć dawna, bo różni dziennikarze śledczy już się temu przyglądali, bo podejrzewali, że tam się produkuje broń biologiczną, która właśnie jest zakazana, prawda? I Chińczycy w żaden sposób nie mogliby się przyznać teraz do tego, że to produkowali. I myślę, że też niektóre wywiady, które o tym wiedziały, też nie bardzo mogłyby się przyznać, że o tym wiedziały, to reagujesz. No bo reagujesz, prawda? A tutaj różne polityczne naciski być może to uniemożliwiały, znaczy nawet nie naciski wykonane, tylko takie, że oczywiście wiadomo, że nasz rząd nic nie zrobi, przyszli zmusi Chińczyków, żeby przestali robić to, na co mają ochotę, prawda? Więc w każdym razie o tym będzie bardzo trudno to dowiedzieć czy potwierdzić, ale te pytania wiszą w powietrzu. No. Piotr Niemczyk, bardzo dziękuję, szanowny ekspert od spraw bezpieczeństwa globalnego, państwowego, kiedyś w Urzędzie Ochrony Państwa. Dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję spokoju bardzo. I dużo zdrowia. Dziękuję. Ukłonę.